Witam Was bardzo serdecznie w Q&A w lesie. Zaczynamy. Siemeczko, ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Wojtaszek. Dzisiaj Q&A w lesie pomocnika Klaudiusza, który będzie mieć to pytania. Więc możemy zaczynać od pierwszego pytania. Co zamierzasz robić w przyszłości? Dla mnie tutaj mam czyste karty, bo jeszcze dokładnie nie wiem, co będę robił. To jest problem, nie wiem, co zrobię w przyszłości. Czyste karty, na razie czyste karty. W przyszłości no chyba dalej będę nagrywał, robił te zdjęcia. Jaki jest Twój ulubiony szablon kanału na YouTubie? Nie ogarniam tego pytania. Jak to czytałem, nie ogarniam tego. Nie wiem dokładnie, o co chodzi w tym pytaniu. Ja nie wiem, o co chodzi. Kiedy Minecraft? Przecież mówię to z bólem serca i to ogromne. Kto zadał to pytanie? No jak myślisz? Wojtuś, słuchaj. To już było przerabiane. Minecraft już jest na kanale. No. W karcie macie filmik, opowiedzcie sobie. Nie będzie. Zamiar pogodzić w przyszłości YouTube'a z pracą, może stanie się Twoim głównym źródłem dochodów. To Ty zadałeś. Tak. Znaczy jakoś YouTube wiąże dalej z pracą, będzie wiązane. Bo jednak idę na fotografię, więc filmiki też będą z tym łączone, więc prawdopodobnie zwiąże to z przyszłością, ale YouTube chyba dalej będzie. Dobra. Nie będzie, no. Że kiedyś się wybijesz, jak tak, to w jakim okresie ramowym? Nie wiem. Teraz trudno się wybić. Jak Ci w szkole idzie? Dobrze. Zmiany na kanale? Nie. No teraz bardziej formaty, mniejszy format z piłką nożną planuję. Tylko takie bardziej coś o sobie, o moim życiu, jakieś vlogi częstsze czy coś. Mam trochę w planach mniej piłki nożnej, bardziej skupić się na jakichś vlogach albo innej tematyce filmowej. Ty specjal na jeden... Milion. Milninion. Jak? Milninion. Milninion? Nie wiem. Jak wbijecie milion subów, to ten, to... Pamiętajcie, milion łapek w górę pod tym odcinkiem. Łapek w górę, no. Jest Twoje hobby? Granie, nagrywanie, jeżdżenie na rowerze i kopanie piłki. Kopanie piłki nożnej. Kopanie piłki. Tutaj mamy takie jedno długie pytanie, więc podzielimy je na kilka części. Czekaj. A wiem, kto to zadał. Mój dobry kolega. Pozdrawiam Cię. Jakie filmy lubisz najbardziej nagrywać, tak? Bardziej lubię vlogi i piłkę nożną. Dlaczego nagrywasz? Nagrywam... Dlaczego to jest... Nie dlaczego, tylko to wyniknęło z tego przypadku, bo... Były urodziny mojej mamy, jakieś chyba w 2014 roku. Przyszedł do mnie kolega, który też nagrywał, no i nagraliśmy ten filmik, wstawiliśmy ten filmik i były filmiki, każdy zagrał. Był następny film. Lubisz robić w wolnym czasie? Jeździć z Klaudiuszem na rowerze i grać w gry. Co zrobisz? Pokazuję na niego. Nasze piękne rowery. Na Królowie Internetu będzie filmik, gdzie pogadamy trochę o rowerach. Więc zapraszam na Królowie Internetu. Kim się inspirujesz, kolego? Jeśli chodzi o challenge z piłki nożnej, to bardziej zagranicznymi youtuberami. Tak? Tylko bardziej zagranicznie zbiorę te challenge z piłki nożnej. Jak zareagowała Twoja rodzina i znajomi na to, że jesteś youtuberem? Mama to przyjęła, wspiera mnie dalej, tato mnie gdzie. Na początku wszyscy się śmiali ze mnie, ale to dalej wiedzą, ale olewają to. Wieś o tym, że jesteś gejem. Mama by przyjęła. No to właśnie tak to brzmiało. No. Wszystko. Dobra, dziękuję Ci Wojtek za wywiad tutaj. Dziękuję, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli filmik się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijcie na social media i na Królowie Internetu, tam pojawi się film. Pamiętajcie, milion subów, milion subów. No, wbijamy milion subów, milion łapek w górę i milion komentarzy. Ja Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.